Jeszcze niedawno policja prosiła o pomoc w ujęciu sprawców powodujących zniszczenia stoisk na Zielonym Ryneczku. W połowie sierpnia Komenda Powiatowej Policji w Sieradzu otrzymywała zgłoszenia w tej sprawie. W ostatnich dniach włamań było kilkanaście. Sieradcy policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali na gorącym uczynku 35-letniego mieszkańca Sieradza, który włamywał się do boksów handlowych na targowisku miejskim. W chwili zatrzymania mężczyzna miał prawie 3,7 promila alkoholu w organizmie. Od połowy sierpnia sieradzka policja otrzymała zgłoszenia o włamaniach do boksów handlowych na targowisku miejskim. Sprawca dokonywał uszkodzenia rolet zewnętrznych na tych stoiskach handlowych i kradł drobne sumy pieniędzy. Pokrzywdzeni wycenili łączną wartość strat na około 8 tysięcy złotych. Od momentu przyjęcia zgłoszenia policjanci podejmowali czynności wykrywcze, aby ustalić sprawcę. W ramach prowadzonego postępowania wytypowali osobę, która może mieć związek z tymi przestępstwami. Okazało się, że podejrzenia policjantów były jak najbardziej trafne, ponieważ 13 września po godzinie 22 wpadł na gorącym uczynku typowany wcześniej mężczyzna. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali włamywacza. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Po przewiezieniu do sieradzkiej komendy zbadali jego stan trzeźwości. Okazało się, że ma on w organizmie ponad 3,7 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Na drugi dzień usłyszał on 16 zarzutów kradzieży z włamaniem do boksów handlowych na targowisku. Mężczyzna w czasie przesłuchania przyznał się do dokonanych czynów. Dzięki dobremu rozeznaniu w środowisku przestępczym policjanci wytypowali podejrzanego. Za dokonane przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.